Jest tutaj limit. W przypadku, w przypadku emulacji, czyli tego zamrożenia mózgu, pokrojenia go na kawałeczki, zeskanowania i stworzenia jakiegoś algorytmu modelu komputerowego, tutaj zapewne na początku będzie trudniej, chociażby z przyczyn technicznych. No weźmy jakie, dzisiaj jednak te możliwości są ograniczone. Raczej mówi się o próbach emulacji, jakichś tam owadów czy stworzeń o bardzo, o bardzo, można powiedzieć, słabo rozwiniętym układzie nerwowym, no, tak sobie myślę, może od polityków by zaczęli. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o te emulacje, no to tu raczej się można spodziewać, że to będzie na początku duża oporność, a potem ta siła optymalizacyjna będzie pchała jakby w drugą stronę. Tu możemy sobie zresztą wyobrazić taką literkę S trochę powalona prawy boczek. Czyli na początku będzie ciężko, a potem można powiedzieć, że będzie gwałtowny skok. Ale też do jakiegoś znowu gdzieś tam poziomu, no bo prawdopodobnie, o ile ta sztuczna inteligencja nie wespnie się, sama nie wymyśli jeszcze lepszej superinteligencji, no to gdzieś pewnie ten biologiczny model będzie miał granicę, ale to też trudno powiedzieć. Raczej tu, raczej tu można oczekiwać w przypadku emulacji proporcjonalnie szybszego odejścia niż w przypadku, niż w przypadku takiej superinteligencji wynikającej z jakichś genetycznych, biologicznych usprawnień. No i wreszcie, Mamy to usprawnienie maszynowe. No i tutaj sprawa jest jeszcze trudniejsza. Tu prawdopodobnie, znowu odnosząc się do tego, co dzisiaj mamy, będzie na początku trudniej, no ale w pewnym momencie właśnie może nastąpić ta eksplozja. Można sobie wyobrazić wymyślenie zupełnie jakiegoś nowego algorytmu nawet w pewnym momencie, który spowoduje, że coś nie wychodziło i nagle klapnie, zagra. I rachciach, sztuczna inteligencja, za dwie godziny superinteligencja i... No właśnie, o tym będziemy mówili, ale już w następnym odcinku. Czy czeka nas zagłada? Czy może świetla na przyszłość super sympatyczną, sztuczną inteligencją? Słuchajcie nas, polecajcie nas. Hasta la vista.